Witamy serdecznie. Witamy. Mamy troszeczkę rzeczy do nadrobienia, bo w poprzednim odcinku zaczęliśmy wspominać o pewnych takich, powiedziałbym, pozostałościach archeologicznych w naszych okolicach, w których mieszkamy. Jest to Wrocław, bo akurat w tej chwili nagrywamy we Wrocławiu. Jest to najbliższe nam jakby miejsce. Poza tym ty jesteś takim, powiem brzydko, starym wrocławianinem. Od urodzenia. No, ja się też urodziłem, ale nie byłem we Wrocławiu przez 50 lat, więc mamy mało informacji. A od ciebie chciałbym się dowiedzieć, cóż takiego ciekawego tutaj się znajduje i jakie wnioski z tego można wyciągnąć. Przede wszystkim wnioski takie, że jesteśmy na tych ziemiach od bardzo dawna. Dojdziemy do tego. W ostatniej audycji zapytałeś mnie o... Zresztą ja sam wymieniłem Ostrów Tumski jako miejsce kultu Słowian. Ostrów Tumski, czyli wyspa na Odrze w centrum, w obecnym centrum Wrocławia w zasadzie. I co tam się znajduje? No, w latach... Pod koniec XX wieku były tam prowadzone badania archeologiczne. Odnaleziono szczątki dużej budowli, dużego budynku. I teraz tak, są dwie opinie. Jedna mówi, że jest to świątynia, druga mówi, że jest to dom wodza. I teraz tak, tu będzie interpretacja. Dla mnie dom wodza powinien stać w centrum wioski i wokół domu wodza powinny być odnalezione szczątki osadnictwa tej społeczności, którą ten wódz zarządzał. Natomiast nie ma czegoś takiego lub nie zostało to znalezione. Prace archeologiczne były w zasadzie okrojone, bo ani nie było na to środków, ani woli politycznej, żeby specjalnie inwestować w takie badania. Natomiast podobieństwo do innych budowli kultowych jest bardzo duże. Moim zdaniem była to świątynia i było to miejsce kultu, dlatego że wszelkie przesłanki, czyli płynąca woda, typu wyspa, czyli wzniesienie na wzniesienie terenu, porośnięte lasem, porośnięte drzewami, które dla Słowian są takim nośnikiem pamięci. Jakby wiadomo, że drzewa rosną setki lat i możemy je traktować jako taki zapis. Nawet po przecięciu drzewa mamy słoje, które są jakby kolejnymi dyskami, czyli dawnym zapisem cyfrowym, powiedzmy. Te słoje są badane. Jest metoda dendrochronologiczna, gdzie wiadomo, w którym roku ile dane słoje narastały. Więc jest to w pewnym sensie nośnik pamięci. Natomiast co? Różne są zdania na ten temat, dlatego że jedyny kawałek drzewa, który został przebadany, była to rzeźbiona deska, która datowana jest na 1032 rok, czyli okres buntu słowiańskiego na terytorium ziem słowiańskich, gdzie chciano wrócić do dawnej religii, do wiary przodków, co zostało stłumione jak zwykle ogniem i mieczem. I po prostu nie mamy dokładnych danych, nie pobrano materiału z fundamentów, gdzie prawdopodobnie datowanie wskazałoby na co innego, na wcześniejszy okres budowy tego obiektu. Ale co? Ciekawostką jest, że ta budowla powstała na wyspie, którą potem zawładnął, po prostu przejął w zasadzie kościół rzymskokatolicki. Ja tu widzę analogię do kultury celtyckiej i do wyspy, na której zbudowana jest katedra Notre Dame, gdzie wiadomo jest i są na to zapisy, że wcześniej było tam miejsce kultu, celtyckie miejsce kultu i wyspa ta została wykorzystana do wzniesienia katedry. No wiadomo, katedra ma duże znaczenie w religii rzymskokatolickiej, to jest duży obiekt, nie wznoszono katedr w byle jakim miejscu. Czyli jest to znów tak jakby wykonywanie zalecenia edyktu papieskiego Grzegorza I z 601 roku, który nakazywał wykorzystywanie miejsc kultu dawnych tak zwanych pogan
do wznoszenia swoich obiektów i do narzucania im kultu nowej religii, nowej... Wiara to za dużo powiedziane, moim zdaniem. Nowa religia. Religia, czyli zniewolenie. Zniewolenie umysłu, zniewolenie duszy, wydarcie korzeni, co niestety nie udało się, bo wiara rzymskokatolicka przejęła bardzo dużo i symboliki, i przede wszystkim świąt z tradycji właśnie ludów pogańskich, czyli z tradycji przesileniowej, z tradycji kalendarza solarnego. I tak to niestety wygląda. Cały czas próbuje się nam narzucić narrację zarządzających, tych, którzy przejęli władzę i tych, którzy po prostu przejęli kontrolę. No ta kontrola się już w tej chwili wymyka, bo wiadomo, bardziej ludzi interesuje internet niż pójście do kościoła. Kiedyś kościół był miejscem, gdzie wszelkie informacje w zasadzie dla ludu niepiśmiennego zostawały przekazane z ambony. Natomiast jak dobrze wiemy już z poprzedniej audycji, Słowianie mieli pismo i posługiwali się tym pismem, więc nie był to taki ciemny lud niepiśmienny. Myślę, że zostaliśmy w pewnym sensie cofnięci przez taką nakładkę jakby cywilizacji łacińskiej. My, jako plemiona słowiańskie, zostaliśmy cofnięci wstecz, uwstecznieni, bo w filozofii Kościoła rzymskokatolickiego nie była nauka ludu, nauka pisania, czytania i tak dalej, tylko nie, to co jest powiedziane z ambony, to jest ważne. I wiesz co, tu nasuwa mi się takie powiedzenie: ten kto mądry, niechaj księgi czyta, a kto głupi, niech plebana pyta. O czymś to świadczy, niestety. Wracając do na tak zwane własne podwórko, to najstarsze ślady osadnictwa w rejonie Wrocławia to rejon Lasku Osobowickiego, gdzie datuje się pierwsze ślady osadnictwa na 4,5 tysiąca lat przed naszą erą, czyli czasy neolitu. Znaleziono tam dwa grody. Na tak zwanym Szańcu Szwedzkim i Wzgórzu Kaplicznym. Czyli to są dwa wzniesienia, które... I tu ostatnio też mówiliśmy o geografii. Wcześniej pomiędzy tymi wzniesieniami przepływała Odra, która na skutek powodzi, na skutek tego, że... różne mogą być przyczyny, natomiast zmieniła. W tej chwili Odra płynie obok. I te dwa grody są tak jakby rozdzielone podmokłym terenem, na którym jest po prostu las. Natomiast ciekawostką jest to, że osadnictwo, które tam było, mówi się o kulturze łużyckiej. Jak zwykle kultura łużycka, przeworska, sznurkowa lub jakakolwiek inna, byleby tylko nie słowiańska. Natomiast, no cóż, no mamy ślady osadnictwa. Ślady od neolitu, natomiast na Wzgórzu Kaplicznym znaleziono ślady grodu o charakterze obronnym oraz religijno-kultowym, a u jego podnóża ślady cmentarzyska całopalnego. No wiadomo, że są to tradycje słowiańskie. Pochówki kurhanowe, całopalne są pochówkami słowiańskimi. Legenda mówi o dębie, który rósł na szczycie tego wzgórza, starym dębie, u podnóża którego nastąpiło jakieś tam uzdrowienie, jakiś cud, więc dąb został ścięty, a z niego powstała figura Matki Boskiej. I zresztą w tej chwili duża kaplica, która stoi na szczycie tego wzgórza kaplicznego, jest poświęcona Matce Boskiej. Nie powiem pod jakim wezwaniem dokładnie, ale na pewno jest to kult maryjny. Czyli znów mamy nałożenie budowli kościoła, kaplicy na dawne miejsce kultowe. Wiesz co, rozrachunki z przeszłością, takie na zasadzie twardej, moim zdaniem tutaj nie mają sensu. Po prostu zostawmy te miejsca
nowym użytkownikom, a my i tak znajdziemy sobie te, które będą nam odpowiadały, bo nie potrzebujemy, aby kultywować nasze tradycje, nie potrzebujemy koniecznie budowli, nie potrzebujemy czterech ścian, w których zamkniemy naszych bogów. Nasi bogowie są wolni i my jesteśmy wolni, więc znajdziemy sobie miejsca energetyczne, w których będziemy odprawiać dalej swoje obrzędy i nie musimy walczyć z Kościołem i z tą religią, która jest w tej chwili dominująca, bo po prostu nie ma to sensu, bo to są nasi bracia, którzy zbłądzili, zeszli na tą drogę, która uważana jest za jedynie słuszną. My myślimy inaczej, widzimy inaczej i po prostu nie walczmy z braćmi, tylko starajmy się ich zrozumieć i przekonać, dając przykłady, te, które mamy potwierdzone. I tu właśnie staramy się oprzeć na rzeczach, które są potwierdzone, potwierdzone wykopaliskami, potwierdzone zapisami, a nie bujać gdzieś daleko w astralu i budować teorie wzięte z Księżyca, czy obojętne z jakiegoś tam wyższego wymiaru, bo tego poprzeć nie możemy. Po prostu trzymajmy się tego, co dano nam, trzymajmy się broni, którą dano nam do ręki. Wiesz, jeśli chodzi o czarny lud, to on rzeczywiście przez te kilkaset lat, których nas uczy historia, doprowadził do tego, że to, co mogło mu zagrozić, zostało skutecznie zakopane, zniszczone, ukryte. Lub ukryte. I teraz, patrząc się na wydarzenia współczesne, mamy do czynienia, znowu wyświechtane hasło Wielki Reset, rzeczywiście z resetem. Co po nim? To każdy musi sobie dopowiedzieć. Ja uważam, że na pewno będzie dalej się ciągnęła historia i w związku z tym my powinniśmy zacząć zwracać mocną uwagę na to, żebyśmy mieli dobre dokumenty. Dokumenty, czyli po prostu papiery, tak jak powiedziałeś, konkrety. I tutaj mówiłeś akurat o Wrocławiu, ale wielu ludzi mieszkających w Polsce i w Europie i nawet za granicą tak samo może się zastanowić, czy takie informacje dotyczące tego, co było przed, one są do zdobycia. Tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, taką wiedzę nie dostaniemy z książek, z oficjalnych informacji, z urzędów, no bo jeśli nawet są, to nie są im w dużym stopniu znane, a tym bardziej nie są do przekazania, bo to by po prostu budziło jakby, znaczy to by po prostu niszczyło obecny przekaz. I tutaj pasjonaci, jest kilku ludzi, którzy piszą książki, ale ja proponowałbym właśnie do tych folklorystów, na pasjonatów, zacząć szukać, odgrzebywać. Jeśli nawet nie znajdziemy szczątków historii, to znajdziemy miejsca, zapiski, tropy, które pozwalają potem ewentualnie odtworzyć tą historię na zasadzie zapisków, dojścia do pewnych dokumentów, szczątków dokumentów. Więc ja myślę, że to jest tak samo takie zadanie domowe dla tych świadomych ludzi, którzy widzą tą przyszłość w postaci zmiany takiej, która po prostu będzie w prawdzie. Robert, historia została napisana, granty zostały rozdane i oficjalnie ci, którzy zajmują się tą historią, nie będą się jej sprzeciwiać, bo po prostu, mają kredyty do spłacenia, mają rodziny, mają stanowiska. W wielu przypadkach jest to po prostu niewygodne. Mówienie o takich sprawach jest niepoprawne politycznie. Poza tym w wielu przypadkach przy inwestycjach, czy to drogowych, czy przede wszystkim przy prywatnej deweloperce, znalezienie jakichkolwiek szczątków czy skorup jest ukrywane. To jest ukrywane. W sytuacji, kiedy jest duża inwestycja, powiedzmy drogowa, państwowa, nie da się tego ukryć. Jest za dużo ludzi, którzy widzieli jakieś znalezisko i tam wchodzą archeolodzy. Najlepszy sposób, żeby podłożyć tak zwaną świnię deweloperowi, który cokolwiek zaczyna budować, to wrzucić mu parę skorup i kości na teren budowy i powiadomić konserwatora zabytków. Te rzeczy są ukrywane. W wielu przypadkach odkrycia są przypadkowe, w wielu sytuacjach.
Już wspominałem o systemie LIDAR prawdopodobnie, gdzie znaleziono bardzo dużo kurhanów, bardzo dużo kręgów, bardzo dużo budowli w miejscach, gdzie byśmy się tego w ogóle nie spodziewali. I tu taki apel do widzów, żeby zajmowali się przede wszystkim takim lokalnym patriotyzmem i historią miejsc, w których żyją. Nie tą historią najnowszą, powiedzmy 20-30-letnią, ale żeby starali się poznać, co było wcześniej. Czy na przykład są pasjonaci, tak, pasjonaci, którzy są wyśmiewani, którzy są nazywani szurami, płaskoziemcami, foliarzami, bo o czym wy mówicie? No, mówimy o rzeczach, które są. Rzeczy nie da się, pewnych rzeczy nie da się ukryć. Fajnie, że system dał nam pewne narzędzia do odkrywania tej przeszłości i do szukania. Korzystajmy z nich, bo póki możemy bawić się zabawkami wroga w jego piaskownicy, to po prostu to róbmy. Jeżeli mamy pewne narzędzia, tak jak mówię, lidar, jakieś sposoby, czy nawet przekazy ludzi starszych, którzy gdzieś coś widzieli lub coś znaleźli. W wielu przypadkach pewne znaleziska są na polach przy głębokiej orce, gdzie w miejscu, tak jak mówię, miejscu, gdzie nikt by się nie spodziewał, że coś się znajdzie, no znajdują się jakieś belki, jakieś rzeczy. Ludzie o tym mówią. W wielu przypadkach są to takie miejscowe tajemnice, o których mało kto wie. Natomiast pasjonaci kultury słowiańskiej, czy w ogóle, bo wiesz co, ewoluowaliśmy z jednego narodu, zaczęliśmy się dzielić na narody mówiące podobnymi, ale innymi językami. Stąd jest wiele nieporozumień, bo tak to niestety wygląda. Natomiast musimy wziąć pod uwagę to, że żyliśmy na wielkim obszarze, w zasadzie obszarze od Renu do Uralu, gdzie już wspominaliśmy o tym, teren pomiędzy Renem a Wisłą był tym terenem, gdzie przenikały się tak zwana kultura celtycka i kultura słowiańska. Mówiliśmy o tym, nie będziemy się powtarzać. Natomiast taka śmieszna rzecz. Większość wykopalisk na tym terenie przypisuje się Celtom, a nie Słowianom. Dlaczego cały czas ta kultura słowiańska jest tak spychana na margines? No cóż, Celtów udało się wyciąć. Słowiany nie. Słowian wycina się od 1000 lat i cały czas gdzieś oni pozostają i cały czas te niepokorne geny, które zadają najtrudniejsze pytanie świata, dlaczego, cały czas te geny przetrwały. Cały czas to pytanie zadajemy i będziemy. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o Celtów, to udało się stworzyć skuteczną nakładkę, że wprowadzono ich w archiwa jakby historii. A to, co się pomieszało, to ta genetyka w tych... Bo ja zawsze odróżniam pomiędzy ludźmi zamieszkującymi dany teren, a zarządzającymi, którzy po prostu jakby decydują o tym, w jakim kierunku to idzie. I tutaj to nawet nie jest 90-10, tylko ci ludzie to stanowią dużo większą grupę. Oczywiście, jeśli chodzi o te kraje zachodnie, w tej chwili szczególnie zostało to tak wymieszane, że tam czasami ciężko odnaleźć tą genetykę celtycką, załóżmy, jeśli tak to chcielibyśmy nazwać, bo oni też, wiesz, no, na zachód się szczyci tymi korzeniami. Pamiętasz te wszystkie filmy Robin Hoody, nie Robin Hoody, gdzie ten duch celtycki był pokazywany w sposób taki pozytywny, nie negatywny, gdzie u nas na przykład, no o tej słowiańszczyźnie to jeszcze dawno temu, jak ja może się uczyłem, to jakaś tam stara baśń albo coś w tym stylu, a w tej chwili to, no, broń Boże. Tak. Rozumiesz mnie, tak, o tym chodzi? Oczywiście. Więc tam, o ile tą nakładkę zrobiono skutecznie, że to nie jest powód do buntu przeciwko Matrixowi, jeśli chodzi o kraje zachodnie, prawda? Tak to ładnie poukładano, ale ciągle moim zdaniem te narody mają dużo jeszcze pozostałości krwi celtyckiej. U nas, u Słowian, ewidentnie widać było, że znaczy widocznie ta grupa była dla systemu bardziej niekorzystna. Tutaj walec historii przez nas przeleciał tyle razy, że właściwie skutecznie wbił w ziemię głęboko wszystkie pozostałości albo zwyczajnie spalił lub zniszczył. Wiesz co, tak.
Jest w tym dużo racji, natomiast powiem Ci tak, przez długi czas Celtów uważano za ludy barbarzyńskie, pierwotne i tak dalej, natomiast współczesne badania ich rzeczy, artefaktów, których pozostało bardzo mało, ale ozdób czy wyrobów, które pozostały, wskazuje na to, że mieli duże doświadczenie, jeżeli chodzi o obróbkę właśnie metalu, o obróbkę złota, o obróbkę kamienia i wiele takich ozdób, które w tej chwili są badane, rzuca inne światło na tą kulturę. To nie byli barbarzyńcy, którzy z toporem i zarośnięci rzucali się na zorganizowane legiony rzymskie, tylko to byli naprawdę, to była kultura dużo bardziej rozwinięta niż przez długi czas funkcjonowała w narracji, z tym, że skutecznie Cesarstwo Rzymskie skutecznie, naprawdę bardzo skutecznie wycięło dużą część populacji celtyckiej. Odgrodzili się murem Hadriana w Wielkiej Brytanii od pozostałości, które cały czas stanowiły zagrożenie. Cały czas był to lud, który nie chciał się dać zniewolić. Wiesz, Artur, to jest kilkaset lat więcej jakby takiego wycinania i tam poszło to po prostu szybciej. Czyli załóżmy to Cesarstwo Rzymskie, no skutecznie doprowadziło do tego, że korzenie zostały wyrwane praktycznie, może nie w 100%, ale w większości i nie ma tej tożsamości tej ludności, bo ona jakby się, wiesz, wymieszała, została wycięta, tak jak powiedziałaś i tam już no, niewiele wracają. Oni wracają do tego jakby do pewnych zapisków, że były tam takie korzenie, ale ja na przykład, wiesz, czasami jak słucham tej muzyki folkowej i nawet, wiesz co, znalazłem niemiecki zespół, który śpiewa coś takiego, co działa mi bardzo, bardzo korzystnie na mnie. Byłem zdziwiony, że w tym języku też można coś takiego stworzyć, ale to jest totalnie oparte właśnie na folku takim celtyckim. I ja widzę, znaczy czuję i słyszę te powiązania pomiędzy Słowianami a Celtami, szczególnie jak mamy te pozostałości właśnie Irlandia, Szkocja, to jest ewidentnie, że to jest bliskie sercu i patrzcie, jak Polacy się tam dobrze aklimatyzują, dobrze funkcjonują. No to coś w tym jest. Rozumiesz, coś w tym jest. Także zawsze powtarzam, nie mówmy Francja, Anglia, tylko mamy świadomość, grupa zarządzająca tym krajem, tym krajem, tym krajem, no bo ludzie na dole, oni też przyszli z różnych stron. Grupa zarządzająca to jest kasta, która trzyma się siebie. I oni się z plebsem raczej oni z plebsem... Stoją ponad prawem. Tak, znaczy stoją ponad prawem i nie mieszają się z plebsem. Tak, ale wiesz co? Ponieważ się rozmnażają, to każdemu trzeba dać kawałek jakiegoś tam wydartego innym terytorium, więc dlatego właśnie powstaje Holandia, powstaje Belgia, powstają Niemcy. Niemcy jako kraj to jest w zasadzie okres Bismarcka, który zjednoczył księstwa. A nie Fryderyka jakiegoś wcześniej? Wiesz co? Fryderyk, tak, dobrze. Fryderyk jednoczył to, ale to nie były Niemcy, to był kraj Franków. Mieliśmy Franków i Franków zachodnich. Do mniej więcej 1000 roku możemy mówić o Frankach zachodnich na terenie Niemiec, gdzie Teutoni, Sasi i tak dalej. To są bardzo trudne historycznie czasy, gdzie nam próbuje się włożyć narrację Niemcy, Niemcy, Niemcy. Nie Niemcy, Frankowie. Czyli Frankowie w zasadzie od terytorium Francji, która miała w tamtych czasach bardzo duże problemy z Normanami, czyli z plemionami Wikingów. Wchodzimy tutaj wiesz co, Europa ma bardzo złożoną historię. Próbuje się ją skrócić, ale to naprawdę są bardzo ciężkie i bardzo trudne tematy, których w zasadzie z 10 audycji trzeba by było poświęcić, żeby to dokładnie prześledzić. Zostawmy to lepiej na boku i trzymajmy się Celtów i Słowian, a nie wchodźmy w te próby zjednoczenia i próby podboju. Wiesz co, ja ostatnio sobie to troszeczkę prześledziłem właśnie geografię oraz liczbę mieszkańców i w Europie tej zachodniej i jak to się zmieniały, to rzeczywiście to wygląda bardzo dynamicznie i
konia z rzędem temu, kto na podstawie tych rysunków zrozumie, jak to, że to się wszystko kupy trzyma. To jest nieposkładane, niespójne. Chyba, że weźmiemy pod uwagę to, że jest jeden większy plan do prowadzenia do tego, co w tej chwili mamy. I w tym momencie to te układanki zaczynają się jakby nam ładnie scalać. Dobrze, co dalej jeszcze mamy do powiedzenia? A wiesz co, w zasadzie ten temat chyba moglibyśmy zamknąć, jeśli chodzi o te ślady osadnictwa, bo chyba zostało powiedziane wystarczająco dużo, a rozbijanie się na takie maleńkie jakby to powiedzieć sygnały chyba nie ma sensu, bo wiedza dla wszystkich jest dla wszystkich, a nie dla tylko wybranych, więc to możemy już chyba zakończyć. Czyli możemy zakończyć, podsumować takim właśnie apelem, żeby jak najwięcej ludzi, którzy czują, że będzie coś później i trzeba po prostu mieć podstawy do tej nowej ery, nowej społeczności, niech po prostu szukają, zbierają informacje, bo w tym momencie, mając tak nikły dostęp do tych naszych korzeni, odtworzenie będzie obowiązkiem właściwie nas wszystkich. Ja nie mam żadnych wątpliwości, że ta grupa świadomych ludzi, którzy rzeczywiście widzą, co się dzieje, widzą, że ten Matrix po prostu jest nakładką obcych i my musimy zmienić to, czyli powrócić do tego, co było, z wiedzą i z doświadczeniem tego, co w tej chwili jest. Pozbądźmy się dogmatów, nie myślmy dogmatycznie. Tak, ale jednocześnie zbierajmy dokumenty, namiary, bo tak jak po pierwszej światowej, z gruzów trzeba było jakby ten kraj postawić. Tak samo w tej chwili czeka nas taka sama sytuacja i ta świadomość musi być budowana na bardzo takich, powiedziałbym, mocnych fundamentach. My te fundamenty niestety musimy jeszcze odkopać, bo one zostały dosyć mocno zasypane, a na tym, co w tej chwili jest, to nic sensownego nie zbudujemy. Bo to już zgniłe, spróchniałe, zaczernione na różne sposoby, więc po prostu to trzeba wypieprzyć w cholerę i to, co będzie, to, co nastąpi, musi nastąpić tak, żebyśmy byli z tego dumni. Tak, zmiana należy do ludzi świadomych i przede wszystkim, jeżeli zmieniamy swoją świadomość, my jesteśmy zmianą. I my tą zmianą będziemy, bo nie da się, jest to nam w tej chwili przedstawione, ten świat dłużej w ten sposób nie może funkcjonować. Tylko wiesz, mi chodzi o to, że dużo lepiej się czujesz, kiedy masz poczucie tego, że nie znalazłeś tu się, jak to się mi nie rzuci, idzie z kosmosu, tylko po prostu masz solidne korzenie. Potwierdzenie, bo wiesz, to taka jest troszkę bitwa na argumenty w tej chwili. Sam wiesz doskonale, że w internecie jest takie zamieszanie, że jeśli się posłucha, to właściwie po 5 dniach, czy tam po tygodniu można jechać spokojnie do Wariatkowa, bo tego jest zbyt dużo i to jest tak chaotyczne i sprzeczne, że to widać, że to jest manipulacja, żebyśmy zdurnieli dosłownie, ale to, co znajdziemy, to, co potwierdzi to, że mamy rację, stanowi taką solidną podstawę. Ja zawsze powtarzam, budować na solidnych fundamentach. Jeśli w środku masz wszystko poukładane, wiesz, czego chcesz, wiem, kim jesteś, to nie ma strachu, nie ma poczucia lęku i beznadziejności. Jeśli wiesz, kim jesteś, po co tu jesteś, robisz swoje, to naprawdę jest łatwiej. Tak, oczywiście. Masz całkowitą rację. I widzisz, to, że wybrałem taką drogę, jaką wybrałem, po prostu to czułem i podejrzewam, że bardzo wielu widzów, którzy nas ogląda, też oczywiście niektórzy odrzucą te informacje, ale jest bardzo duża grupa, która po prostu czuje to w sobie i czuje taki, to nawet nieświadomą, tylko podświadomą jakby więź i przywiązanie do, takie wiesz, szumne słowa, do ojczyzny, do kraju, ale no niestety no, tak jest, no, to jest nasz kraj, to jest ten naród, z którego się wywodzimy, to jest ta filozofia i to jest ta energia, którą po prostu mamy. Rzecz, której zmierzyć się fizycznie nie da, ale ona po prostu w nas tkwi. I to, co chyba znowu gdzieś tam myślę, że pomału zacznie wypływać, to są te związki rodowe. Bo wiesz, bo tutaj jest kwestia właśnie związków karmicznych, związków rodowych.
myśmy tutaj przez wiele, wiele pokoleń żyli, to się wymieszało i tak jak ja często rozmawiam, to te historie rodowe powtarzają się. My jesteśmy związani w pewnym łańcuchu tak. z poprzednimi naszymi przodkami. Jeśli ktoś właśnie wchodzi właśnie w tą wiarę i takie kanony życia i funkcjonowania społeczeństw słowiańskich, to wie doskonale, że ta więź rodowa i ta siła i moc rodowa była istotna. Więc nie możemy tego odrzucić. I to całe multikulti, i to całe, jak to się mówi, różnorodność rasowa też ma na celu to, żeby dokładnie rozwalić te związki i doprowadzić do tego, że to się nie odtworzy. Więc ta wojna jest naprawdę bardzo, znaczy prowadzona jest na wielu polach i to o tym też trzeba pamiętać. Więc ja mówię, ja nie mam nic przeciwko, jak to się mówi, różnym innym krajom, narodom i tak dalej, ale ja przynajmniej uważam, że to, co jest w nas, to powinniśmy szukać tego, co jest najbliżej w nas. Wiesz co, ciekawą rzecz poruszyłeś. Może mi się uda króciutko powiedzieć jako taką śmieszną ciekawostkę. Na jednym ze spotkań rozmawialiśmy na tym, kto może być Słowianinem, kto może brać udział w obrzędach i tak dalej. I ktoś tak wyskoczył, a czy Murzyn może być? A czy Murzyn może mieć gen słowiański? Tak, może. Ponieważ, jak wiemy, wędrówka ludów z połowy pierwszego tysiąclecia naszej ery była taka, że Wandalowie weszli na tereny obecnej Afryki. Wątpię, aby nasi przodkowie mieli jakąś niechęć do ładnych kobiet o czarnej skórze lub tam ciemnej karnacji, więc prawdopodobnie nasze geny słowiańskie także gdzieś tam są rozsiane nawet i wśród czarnego ludu. Czarnego fizycznie, w sensie czarnoskórych. Ludów afrykańskich. Ludów afrykańskich, dokładnie. Jakoś to trzeba mądrze politycznie powiedzieć, bo Murzyn w tej chwili zaczyna być cenzurowany. Tak. I teraz zobacz, ja na przykład patrzę się sam na siebie, to ja zawsze od małolata miałem bardzo takie, powiedziałbym, inklinacje w kierunku Indian północnoamerykańskich. Fascynowało mnie to, czułem więź i nawet kiedyś miałem taki jeden odlot, to poczułem te bębny szamańskie, ewidentnie indiańskie, także widzisz, to wszystko nie do końca takie jest, jak nam się wydaje. To, co myśmy po drodze zobaczyli, to dusze pokrewne, one będą siebie szukały, więc w tej nowej społeczności wymieszanie może być większe, niż nam się wydaje. Podobne przyciąga podobne. Jeśli jest pewna idea, to może nagle się okazać, że w tej grupie, która weźmie się autentycznie do pracy, będą ludzie, których byśmy się nawet nie spodziewali, że będą, bo to nie będą nasi krewni, nasi znajomi, tylko ludzie, którzy to czują. Tak. Więc też tego nie należy odrzucać. Ja tutaj mówię, nie dyskryminuję tego i tego, tylko patrzę się na nakładkę, która polega na tym, żeby doprowadzić do zniszczenia tych społeczności lokalnych, wymieszania i przez to łatwiejszego zarządzania. Bo dużo trudniej się zarządza jednolitą strukturą dogadaną ze sobą i poukładaną, niż totalnie rozwaloną. Bałaganem. I bałaganem. I o to mi właśnie chodziło, że ten bałagan jest ewidentnie po to, żeby tę naszą siłą i moc tak zwanych jakby korzeni słowiańskich porozrywać albo osłabić. Wiesz co, znów trąciłeś taką strunę dość ciekawą, bo ja akurat nigdy nie czułem takich indiańskich korzeni, natomiast różne rzeczy czytam, oglądam i analizuję. I teraz taka ciekawostka. Indianie północnoamerykańscy w zasadzie byli monoteistami. Ciekawostka jest taka, że u nich był wielki duch, Manitu, istota najwyższa, wielki duch, który wszystkim zarządzał i mieli w bardzo dużym poważaniu duchy przodków. Dla nich był Manitu i duchy przodków, więc jakby te... Bo obecnie mówimy, że była to kultura pierwotna i tak dalej, oczywiście, bo przyjechali tam biali ludzie z prochem i bronią i tą kulturę po prostu tych Indian, którzy byli łatwowierni, którzy uważali, że ziemia należy do wszystkich i że wszyscy możemy na niej żyć, nie trzeba było im to zabrać i zamknąć w rezerwatach. I w tym momencie mamy kraj, Stany Zjednoczone, który w zasadzie powstał na wyniszczeniu innego narodu, który tam żył w zgodzie z naturą i był szczęśliwy. Bo wiesz co, czy te dobra cywilizacyjne są nam tak naprawdę bardzo potrzebne?
Nie są. Żyje bez komputera, żyje bez telewizora. Ojciec ma telewizor, dobra. Od czasu do czasu jakaś tam bzdurna reklama do mnie dotrze. Natomiast jest mi to niepotrzebne. Szkoda mi czasu na telewizję, bo ja w tym czasie wolę zrobić... Wolę coś po prostu zrobić, niż siedzieć przed telewizorem i gapić się w ten niebieski ekran. Po prostu. Też tak uważam. Akurat ostatnio od dłuższego czasu siedzę i już tak pomału patrzę się, słoneczko coraz mocniej świeci, więc pora się wziąć do roboty. Ale ten czas nadejdzie i w tym roku bez względu na wszystko mam ambitne cele, mam ambitne plany. Cieszę się tym, co zrobię. I tego Państwu życzę, żebyśmy rzeczywiście skupili się na kreacji i na takiej codziennej pracy, a nie słuchaniu czasami bzdur i straszenia, bo życie i tak się będzie dalej toczyć. Tak, i musimy to przetrwać. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Do widzenia.